wielkiego uderzenia, które dążyło w kierunku miasta. Cały czas dochodziło tutaj do utarczek, cały czas dochodziło tutaj do starć, cały czas ścierały się tutaj jednostki kawaleryjskiego zwiadu, ścierały się tutaj jednostki broniące z nacierającymi bolszewikami. W sierpniu 1920 roku tutaj cały czas toczyły się zażarte boje o utrzymanie przez Polaków podejścia do Warszawy, o powstrzymanie sił bolszewickich idących na miasto. Jednocześnie te walki były bardzo istotne, dlatego że zadaniem generała Józefa Hallera, który dowodził na tym odcinku frontem, było nie tylko nie dopuścić do dojścia bolszewików do samej rzeki, ale Skorupka poprosił władze kościelne o zgodę na objęcie funkcji kapelana wojskowego. Jednak samo pełnienie posługi duszpasterskiej na dworcach i w szpitalach nie wystarczyło mu. On chciał pójść z młodzieżą warszawską, z tymi młodymi ochotnikami bezpośrednio na pierwszą linię frontu. Chciał z tymi młodymi ludźmi w jednym szeregu być tam, gdzie oni tego wsparcia duchowego najbardziej potrzebują. Być bezpośrednio przy żołnierzach, którzy walczą na pierwszej linii frontu. Na własną prośbę został mianowany kapelanem ochotników i wraz z nimi pomaszerował bezpośrednio na front. W ten sposób trafił do Osowa. Kolejny atak bolszewickiej kawalerii został odparty przez żołnierzy znajdujących się we wsi. Czynnie wspierał ich karabin. Teraz Polacy próbują odbić zajętą przez bolszewików linię obronną przed wsią. Znów ruszają do walki ochotnicy. Znów posuwają się po kilka metrów, po kilka skoków. Niezwykle ważna w jednostkach ochotniczych była rola oficerów. Jak wspominał jeden z nich, musiał chodzić wzdłuż frontu swoich ochotników i przykładem pokazywać im, że można pójść naprzód. Przykładem zachęcać ich do poświęcenia, do pójścia do ataku. Na polu walki pojawiają się również harcerze. Oni bardzo aktywnie włączyli się do obrony ojczyzny w roku 1919-1920. Harcerze stanowili liczną grupę ochotników. Harcerze również włączali się we wszystkie prace, które były związane we wspieranie działań wojska, tworzenie systemów łączności, w przekazywanie meldunków, jak również w pomoc rannym i udzielanie pomocy oddziałom, które wycofywały się. Bolszewicy wiedzą już, że ta wioska zajęta jest przez Polaków i postanowili wykorzystać posiadaną artylerię. Działa starają się wstrzelać w polskie pozycje. Mimo tego Polacy prą naprzód. Chcą odzyskać linię, która została im odebrana. Chcą znów zająć pozycję przed Osowem. Polskie kontruderzenie powodzi się. Polacy dochodzą do linii, z której jeszcze przed chwilą zostali wyparci przez bolszewicki atak. Czekaj!
Kościół katolicki dostrzegał niebezpieczeństwo bolszewizmu dla Europy. Papież Benedykt XV w 1919 roku apelował do katolików obrządku łacińskiego, greko-katolickiego i ormiańskiego o wspólną obronę chrześcijaństwa. W Polsce duchowieństwo z dużym poświęceniem wspierało wysiłek wojenny państwa. Księża apelowali o udział w pożyczce odrodzenia narodowego, występowanie do formacji ochotniczych, pomoc dla żołnierzy. Zdecydowana postawa Kościoła silnie oddziaływała na chłopów polskich. Tradycyjnie katolicka wieś dostarczała rekruta dla wojska. Pierwszy w dziejach polskich sił zbrojnych biskup polowy Stanisław Gal apelował do żołnierzy o dyscyplinę, wytrwałość i posłuszeństwo. Równie ważne były apele księdza kardynała Aleksandra Kakowskiego, arcybiskupa metropolity warszawskiego, który wzywał księży, aby trwali na posterunkach, aby nie trwożyli się i aby wspierali wszelkiego rodzaju działania związane z pomocą wojsku. Kardynał 13 sierpnia osobiście znalazł się na pierwszej linii frontu wśród żołnierzy w okopach pod Radzyminem. W ten sposób polscy kapłani wspierali polskich żołnierzy, polskich ochotników, którzy walczyli na froncie. W ten sposób dodawano prostemu wiejskiemu żołnierzowi otuchy. W ten sposób kapłani na równi z żołnierzami posuwają się cały czas naprzód. Powiewają swoimi czerwonymi flagami, zachęcając żołnierzy do walki. Jeżeli nie wystarczyła czerwona flaga, równie dobrą zachętą był rewolwer komisarza. Pokutuje mit, że Armia Czerwona to była dzicz, dzika masa. Jednak nic bardziej mylnego. Brak formalnej dyscypliny czy jednolitego umundurowania nie zmienia faktu, że była to normalna armia składająca się z weteranów I wojny światowej i wojny domowej. Była to armia zorganizowana, będąca w stanie pokonać najpierw siły kontrrewolucyjne, a potem ruszyć na Polskę. Była to armia, która walcząc, naciskając na jednostki polskie, przebyła w krótkim czasie olbrzymi dystans i dotarła do Warszawy. Bolszewicy wtargnęli do wsi, plądrują ją, szukają łupów. Na chwilę zatrzymał się ich pościg za polskimi żołnierzami, bo starają się znaleźć coś do jedzenia, starają się znaleźć jakieś łupy, które wsparłyby ich żołd. Zadawalają się znalezionymi jabłkami. A na przedpolu polską stronę ostrzeliwuje właśnie legendarny Maksim na podwozie, na podstawie Sokołowa. Charakterystyczny karabin maszynowy z takimi małymi kółeczkami. Pod sztandarami wolności, dobrobytu, powszechnej szczęśliwości nadciągnęła do Polski bolszewicka pożoga. Mimo obietnic o tym, że jednostka ta uważa, iż ten teren już został przez nią opanowany. Bolszewicy szaleją, świętują zwycięstwo, są przekonani, że oto już zdobyli Warszawę. Warszawę! Bolszewicka propaganda nawet przekazywała taką informację na zachód. Niemieckie gazety
przekazywały informacje o zajęciu. Przepraszam, myślałem wytrzymać. I jeszcze w nich idą. Chłopaki mają wytrzymać. Pole pirotechniczne zostało sprawdzone. W tej chwili prezentują się przed Państwem rekonstruktorzy, którzy wzięli udział w dzisiejszym widowisku. I prosiłbym pamiętać, że tego typu pokazywanie historii nie jest tylko przebieranką. Jest to związane z prawdziwym, bardzo dogłębnym poznawaniem.